Cześć, Adam Łukowski z MGSM. Witam Was prosto z premiery Sony, z Nadwisły. I witam Was z niespodzianką. Ale jaka to niespodzianka, to powiem za chwilę. Zapraszam do oglądania krótkiej relacji. To jest oczywiście ten flagowy model Sony XZ2 Premium. Będzie on u nas dostępny niestety w bardzo mocno limitowanej ilości. Tych telefonów będzie około 1000, przynajmniej tak wskazuje to, co tutaj się dowiedzieliśmy. Telefon będzie albo w Sony Center dostępny tylko i wyłącznie, albo w sieci Play. Cena jest niestety dość słona, 3999 zł, ale oczywiście sam telefon to nie wszystko. W tym pakiecie dość niestety sporo kosztującym dostaniemy jeszcze opiekę serwisową 24 godziny na dobę z takimi mocno ekskluzywnymi usługami typu tam telefon zastępczy, szybka naprawa i tak dalej, i tak dalej. Dostaniemy certyfikat z kolejnym numerem naszego egzemplarza Xperii. Nie wiem, może kogoś to ucieszy, może nie. No i dostaniemy również możliwość uczestnictwa w internetowym kursie z artystą fotografikiem, w kursie fotografowania, a pierwszych 30 nabywców taki kurs odbędzie na żywo. A to już największa niespodzianka i to taka naprawdę niespodzianka, bo nie oczekiwałem, że zobaczymy dzisiaj dwa telefony, a jednak zobaczyliśmy i to jest Xperia XA2 Plus, zupełnie nowy model, ujawniony dopiero dziś i jest to, słuchajcie, model... No, strzelacie ze średniej półki cenowej. Wcale nie model premium. A popatrzcie, jak ten telefon wygląda. Ekstra metalowa obudowa z piękną faską. Po prostu na żywo wygląda to zabójczo. A wygląda zabójczo tym bardziej, że kosztuje, słuchajcie, 1699 zł. Sporo fajnego czai się również z przodu, bo popatrzcie. Odblokuję może ekran, żeby to było lepiej widać. Jaką mamy tu fajną, wąską ramkę wokół wyświetlacza. Przynajmniej po bokach. No jest margines u góry, jest trochę marginesu na dole, ale chyba przyznacie, że jak na Sony, to tych ramek wręcz można powiedzieć, że nie ma. No i naprawdę ten telefon bardzo mi się spodobał. Wierzcie mi, że na żywo wygląda na znacznie droższy niż w rzeczywistości jest. No i tu Sony powraca do charakterystycznego przycisku. Czytnik linii papilarnych jest na właściwym miejscu, przyciski głośności również, no i przycisk aparatu też jest. Jest już, jak widzieliście, być może mini jack. Także wszystko jest na swoim miejscu, a telefon wygląda po prostu świetnie. Tym bardziej, że nie jest przesadnie drogi. Natomiast jeżeli chodzi o specyfikację, to jest typowo średniopółkowa. Po szczegóły odsyłam Was na mgsm.pl. Macie link w opisie filmu. Znajdziecie tam szczegółową specyfikację tego smartfonu. Ja tylko powiem, że 6-calowy ekran, Snapdragon serii 600, pamięć na naszym rynku to 4 plus 32 GB. I to by było już na tyle. Żegnam Was ze słonecznej Warszawy. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.